Pamiętacie, na waszych łamach telewizji Tagen ja wypowiadałem się z takim oburzeniem na pana Sokołowskiego, że mówi nieprawdę, że wręcz kłamie, że to nie... że to... i tak dalej. Ta sprawa ma swoją ewolucję. Dalej. Otóż pan Sokołowski poszedł na pewno niezasłużoną emeryturę, ponieważ chyba, że ma coś ze szczęką, bo dużo mówił. No bo się chyba nie narobił za wiele, nie? Mi się wydaje, że na taką wcześniejszą emeryturę to może iść górnik dołowy, który ma pylicę w jego wieku już, a nie gość, który chodzi w mundurku. No ale to już jest inna historia. Otóż nie ja. Student, pan Krzysztof Janoszka, w tej chwili w szkole policyjnej w Słupsku, student, który pisał o mnie pracę dyplomową na Uniwersytecie Warszawskim, który wielokrotnie wysyłał list do Komendy Głównej o potwierdzenie, zawsze dostawał odmownie, między innymi od pana Sokołowskiego, ale też od innych osobistości z Komendy Głównej Policji. Okej, okay. Wszystko jest okej, okay, tylko pewien profesor na Uniwersytecie Warszawskim zaproponował jemu coś takiego, mówi: szanowny studencie, skoro tyle razy piszesz do tej swojej pracy dyplomowej o Jackowskim, to pójdź na sposób. Otóż złóż, wybierz kilka dokumentów Jackowskiego. Kilka, nie za dużo, kilka. Wyślij te dokumenty do Komendy Głównej i powiedz tak, że prosisz albo o potwierdzenie ich treści, albo o zgłoszenie przez nich prokuraturze, że Jackowski posługuje się podrobionymi faktami ze spraw, podrobionymi dokumentami i tak dalej. Sprawa prosta. Reakcja musi być. On mówi, że to wysłał, ale już po tylu pismach nie sądził, że będzie reakcja. Otóż zdziwił się. Dostał pismo. Ja wam to daję wszystko, jakbyście mogli potem takie przebitki zrobić, to by było dobrze. To jest pismo wysłane do pana Krzysztofa Janoszka, czyli tego studenta, nie do mnie, ale na mój temat. To jest pismo z Komendy Głównej. Ja je przeczytam, mogę? Czyli tak. Aha. Pismo jest oficjalne, ponieważ ma swój numer statystyczny wysłania. Więc tak. Komenda Główna Policji, Biuro Służby Kryminalnej, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Zaznaczam, to jest tylko odnośnik do dokumentów, kilku dokumentów, które były wysłane. Oni się nie wypowiadają na mój temat, tylko na odnośnik tych dokumentów. Znaczy, Janoszka oczekiwał, że, nie wiem, sprawę oni skierują do prokuratury na mój temat. Zaskoczył się. Ja też. Jest tak, Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Warszawa, dnia 14 października 2015 rok. Pan Krzysztof Janoszka, wrocławianin. Szanowny panie, w odpowiedzi na pana pismo z dnia 22 września bieżącego roku dotyczące współpracy polskiej policji z jasnowidzem panem Krzysztofem Jackowskim oraz tytułem uzupełnienia do pańskiej poprzedniej korespondencji w tej sprawie informuję, co następuje. To jest tylko odnośnik do tych dokumentów. Z informacji posiadanych przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP wynika, że na terenie podległym trzem garnizonom policyjnym, to jest województwom opolskim, warmińsko-mazurskim i KWB z siedzibą w Radomiu, korzystano z pozytywnym wynikiem z pomocy pana Jackowskiego. Sprawy te dotyczyły głównie zaginięć osób, w jednym przypadku zabójstwa młodej kobiety. W województwie olsztyńskim odnotowano trzy przypadki, gdzie w ocenie zainteresowanych jednostek miejsce odnalezienia zwłok osoby zaginionej było zbliżone do wskazań jasnowidza. Dwie jednostki, których rodziny zaginionych wnioskowały o skorzystanie przez policję z pomocy jasnowidza i gdzie w miejscach wskazanych przez niego znajdowały się zwłoki poszukiwanych osób. KWP w Opolu
korzystała z pomocy pana Jackowskiego dwukrotnie do sprawy zaginięcia kobiety, jak do tej pory ze skutkiem negatywnym. Natomiast jedna z komend podległych KWP w Olsztynie konsultowała z Jasnowidzem sprawę zabójstwa młodej dziewczyny. Wersja przedstawiona przez niego pokrywała się z wersją przyjętą przez policję i doprowadziła do zatrzymania sprawczyni zabójstwa. Trudno jednak jednoznacznie określić, na ile w tym konkretnym przypadku wizja pana Krzysztofa Jackowskiego była pomocna w wykryciu zabójcy. W przypadku chęci uzyskania bardziej szczegółowych prosimy o skierowanie się do tych komisariatów. Podpisał z poważaniem naczelnik Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Służb Kryminalnych Komendy Głównej Policji nadkomisarz Grzegorz Prusak. Ważny dokument. Panie Sokołowski za pośrednictwem telewizji TAGEN, pozdrawiam pana. O, w taki sposób, panie Sokołowski. Ale pokornie, bo tak jak kiedyś powiedziałem, panie Sokołowski, gdybyś pan był śledczym i widział pan, ile stresu kosztuje coś takiego, ja się nie przyrównuję do policjanta, tylko mówię, że biorę te same stresy, odpowiedzialności za to, co robię, jak taki policjant. To byś pan inaczej mówił, ale pan no, chodził na różne miejsca takie, no i praca, a praca. Śledczy musi wejść w każdą dziurę, nawet jeżeli ona śmierdzi, jest tam zimno i niebezpiecznie. A pan wykonywał pracę typu ze wstępnych czynności wynika, że był wypadek jakieś 2 godziny temu. To, co mamy dotychczas ustalone, że jezdnia była śliska i padał deszcz. Prowadzimy dalsze czynności. Stresu takie słowa nie wymagają. Chociaż dykcji na pewno, której ja nie mam. Małe podsumowanie tego tej całości, co tu powiedziałem. Drodzy widzowie, zapewne było to nudne, co opowiadałem, opisałem te 3 przypadki. Ale zarazem, powiem wam tak. Często jak gdzieś jechałem, właśnie na takie spotkania, to drukowałem dokumenty. Artykuły, dokumenty. Jechałem z takim plikiem. Pokazać. Zobaczcie, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Ale pomyślałem tak sobie. Ale jak to? Mam taki plik. Ludzie nie mają czasu. Ludzie nie mają czasu czytać. A jak przeczytałem, to 1-2. I pomyślałem sobie coś takiego. Jackowski, ty się cieszysz z każdego nowego trupa. Najnowszy mój trup to Kwidzyń. Ty to świętujesz. Masz trupa, masz następny dowód. Ale koło się zatacza. Dlatego, że ja cały czas ten cud zaznaczam jako w cudzysłowie. Żebyście to zrozumieli. To nie jest pycha, ja tylko chcę być wyrazisty w tym. Jeżeli cud się dzieje raz, no może 2 razy. O Boże. Jakiż to był cud! Mało tego. Pielgrzymki historycznie chodzą do takich cudów. Bo tam się stał cud. Ale jeżeli cud się wydarzył któryś setny raz, w ciągu 20 paru lat, to co to jest za cud? To przestaje być cudem. A nadal jest. 25 lat tego, co robię, minęło. I najnowszy mój cud to pan z Kwidzynia. Z Kwidzyna. Ale to jest cud dla mnie. Powiedzmy, 705, teoretyzuję, bo nie liczyłem. A już dla nikogo innego. Ja pierdzielę, no. No co tu pisz? Znów ten Jackowski, znów trup. No nie mają o czym pisać. Zrozumcie państwo. Robert Bernatowicz, który ma ten portal Nautilius, dzisiaj napisał, że Fundacja Nautilius uznała po tych ostatnich sprawach, ale właściwie całości,
że Jackowski wyczerpał wszelką metodykę w stosunku do udowodnienia zjawiska jasnowidzenia. Oni uznali zjawisko na podstawie tego, co zrobiłem przez całe życie, zjawisko jasnowidzenia jako fakt. Pomyślałem sobie, Boże, co ten Robert pisze? Ale potem jak tak zacząłem myśleć, mówię, ale chwilę, no ja pierdzielę, ale no dobrze, no, to są moje dowody. No to nieważne, że policja ma zakaz mi postawienia kwitu, bo każdy z tych komisjantów mi dać pokwitowanie. Ale to jest napisane publicznie. Publicznie, czyli pisze pan, który zamordował żonę w Bytowie i policja go poszukiwała, to wskazał jego miejsce Jackowski. I z tym pismem każdy, to jest na mojej stronie internetowej, każdy z was oglądających może ten pismo wydrukować, ten artykuł, wysłać to na policję w Bytowie, w Kwidzyniu czy w Białej Podlaskiej. O tych trzech przypadkach chociażby mówię. A każdy inny dokument w jakiejś samej stronie. I powiedzieć tak. Proszę o informację, czy pan Jackowski nie posługuje się tragicznym zdarzeniem kogoś śmierci, nie powołuje się na wyjaśnienie tej sprawy. Skoro tak, proszę skierować sprawę do prokuratury, bo to jest wprowadzanie ludzi w błąd. Każdy to może zrobić. I zapewniam was, że żadna policja mnie nie oskarży do sądu. To są dowody. Powiem tak. I to chcę zrobić za waszym pośrednictwem. Istnieje taki człowiek, magik, bardzo stary już człowiek, kontrowersyjny, tak jak ja, chociaż w innym tego słowa znaczeniu jesteśmy kontrowersyjni. James Randi. Amerykanin, magik. On stworzył fundację, ośmieszając bardzo często ludzi, którzy chcieli, nie łaszczyli się na jego $1 000 000, które on obiecuje, a na pewno by nikomu nie dał. Tylko ludzie ambitnie nieraz chcieli się do niego zwrócić, żeby, bo on powiedział, kto udowodni jakiekolwiek zjawisko paranormalne, to fundacja wypłaci $1 000 000. Oczywiście on jest sędzią w tych próbach. Koszta wszystkie musi się poddający. No to jest w ogóle absurd jakiś. Mnie by nie było stać finansowo przystąpić do czegoś takiego, a nawet bym nie miał ochoty. Ale tu się koło odwraca. Panie Randi i fundacjo pana Randiego, oddajcie mi moje $1 000 000. Lub, jeżeli nie chcecie mi wypłacić, na mojej stronie obalcie mi moje trupy. Obalcie mi sprawy, które zrobiłem. A jeżeli mi ich nie jesteście w stanie obalić, proszę mi wypłacić $1 000 000, bo ja setki razy udowodniłem jasnowidzenie. Nie raz, proszę pana. I jeszcze powiem panu jedno. To, że być może pan jako zadanie by mi kazał szukać agrafkę, którą pan by odpiął ze swojej bluzki w Nowym Jorku, a w Tokio schował, to już jest pana wymysł. Naukowo cokolwiek oceniając, jakiekolwiek zjawisko przyrodnicze trzeba się najpierw w ocenie i w poglądzie tego zjawiska dostosować do tego zjawiska. Nie można obserwować na przykład porostu grzyba od wilgoci na pustyni Sahara, bo tam on nie występuje, a skoro byśmy go nawet sztucznie tam stworzyli, to on by się nie zachował tak, jak się zachowuje w naturalnych warunkach. Żeby zrozumieć podejście do zjawiska, które się chce zbadać, najpierw trzeba je zaobserwować, jak ono funkcjonuje. Ale za waszym pośrednictwem chcę jeszcze jedną rzecz prosić. Otóż jakiś czas temu, to się nazywa, to dwie takie grupy. Jedno to się nazywa Sopockie Towarzystwo Naukowe. Oni zrobili debatę kiedyś na mój temat. To jest w internecie. Oni nawet list publiczny do mnie wysłali. Wyobraźcie sobie, że Sopockie Towarzystwo Naukowe zrobiło zebranie u siebie i debatę na temat, jak to jasnowidzenie nie istnieje i że w ogóle Jackowski też nie ma nic wspólnego z jasnowidzeniem, nie zapraszając tam mnie. To tak oni chyba tak sobie to zrobili, że sami. To tak jakby było, no nie wiem, księża. 10 księży spotkało się i robią dyskusję
Dlaczego warto wierzyć, a dlaczego nie? No wiadomo, że wyjdzie, że warto wierzyć, bo jesteśmy księżmi. Okej. To tak samo oni sobie to zrobili. Rzecz jest jedna, ale potem do mnie wystosowali list, że ja mam się poddać jakimś testom, że alboż ich 10 się schowa w Gdańsku, a mam ich szukać, lub jak to było, rzut monetą, na 100 rzutów monetą, jeżeli zgadnę 51 razy, to udowadniam jasnowidzenie. Ja im powiedziałem, że to doświadczenie jest cienkie jak deska, głupie. Mam nadzieję, że to nie jest wymysł ich rozumu, bo wtedy nie może się to nazywać Sopockie Towarzystwo Naukowe, tylko inaczej. No bo jak można mieć pomysł, jaki to jest dowód na jasnowidzenie, że ja trafię w rzutcie monetów na 100 rzutów 51 rzutów. No ja pierdzielę, to może być właśnie przypadek. A co by było, jakbym trafił 99? No akurat tak mi się trafiło, no. Ruletka. Przecież, no właśnie, kiedyś warto było spróbować, tak na chybił trafił, ile się tego trafi, bo nikt nie powiedział. A oni, im chodzi to po głowie. Jeżeli tacy panowie pracują na różnych stołkach, to może być różnie. I zobaczcie. Drogie Sopockie Towarzystwo Naukowe, proponowałbym wam, żebyście zrobili dyskusję na temat te, które są u mnie na stronie internetowej i mocno, myślę, że co niektórym z was przygrzałyby się procesory w mózgach, gdybyście mieli rozważyć, czy to jest prawdziwe, czy nie. Chyba byście musieli mocno myśleć, jak mnie kopnąć. Podobnie jest jeszcze jedno, Klub Sceptyków Polskich. O Jezus. Drogi Klubie Sceptyków Polskich, przywołuję was do skoro mówicie jako Klub Sceptyków Polskich, że nie ma tych zjawisk, że to wszyscy hokesztaplerzy, proszę obalić moje publiczne sprawy, które są na mojej stronie internetowej. Albo wy uprawiacie hochsztaplerkę, panowie. No bo jeżeli jesteście obiektywni, to zróbcie taki numer. Macie stronę. Na tej stronie na przykład piszecie Jackowski znów na jakiejś uczelni. Chyba profesorowie na łeb poupadali. Nie, profesorowie są obiektywni. I spotkają się z każdym. Nawet spotkaliby się, myślę, z chorym na schizofrenię, jeżeli mieliby taki temat do obrobienia, jak się publicznie zachowuje chory na schizofrenię, jak odpowiada na pytania. Na to też można z punktu naukowego spojrzeć i wcale to nie uwłacza, że profesor jest niepoważny. Na tym polega, panowie, nauka, że w nauce się dotyka i wącha wszystko, co się da dotknąć i powąchać. Wtedy można ocenić naturę, a nie, że mam rękawiczki ubrane, tego nie dotknę, bo to śmierdzi. Jak śmierdzi, no to śmierdzi, ale to jest natura. Panowie, to ja was przywołuję, nie uprawiajcie hochsztaplerki, tylko skoro macie jakieś grono swoich fanów, to wrzućcie dokumenty moje na swoją stronę i dajcie do dyskusji fanom. Może wam pomogą, może właśnie oni wyślą te dokumenty na komisariaty policji, żeby policja przez prokuraturę kazała mi zdjąć to ze strony. Zróbcie coś w tym kierunku, bo wam robię trochę złą robotę. To, jak się zachowaliście kiedyś w Dzień Dobry TVN, gdzie ja pojechałem z dokumentami, a panowie w żadnym wypadku nie chcieliście tych dokumentów wziąć w rękę i zerknąć na nie. No ja pierdzielę, no. Jak wręcz wstałem i chciałem jednemu z panów wręczyć, to ten pan zaczął krzyczeć, że ja chcę rękoczyny uprawiać. Pan był na wózku inwalidzkim. No nie miałem zamiaru żadnych rękoczynów. Tylko chciałem mu po prostu już podać, bo skoro on nie wyciągał ręki, to ja wstałem. Czytaj panu, bo skoro pan mówi, że nigdy nie pomogłem policji, to daję panu dokumenty policyjne i przeczytaj pan je publicznie, ja za to biorę odpowiedzialność. Tak, nie dyskutuje się o faktach i tak się nie obala faktów, panowie, nie widząc, będąc ślepy, zakładając sobie opaskę na oczy. Te rzeczy są. Świat idzie w bardzo złym kierunku. Rozbija się jednostki, rozbija się wszystko, co możliwe. Jest to działanie celowe. I zamiast ludziom podsuwać
jakąś nadzieję na to, że jest coś w głębi w nich. Wszyscy próbują, medialnie próbują z ludzi zrobić ostateczne machiny. To jest też pewien cel. Coraz bardziej widoczny. Ja się cieszę, bo nie zmarnowałem swego życia. Te 25 lat jest już czymś, co mogę powiedzieć, że to jest dużo i to, co zrobiłem. Ja uważam, że moje osiągnięcia, bez pychy to mówię, są czymś bardzo ważnym. One są podwaliną naukową nawet. Ja myślę, może nie za mojego życia, ale ja myślę, że kiedyś po mojej śmierci naukowcy jednak zastanowią się nad tym i zostanie po mnie duży materiał po to, żeby zrobić jeden ważny kierunek. Bo jest kierunek psychologia, psychiatria, neurologia. A jeszcze powinien być jeden kierunek. Osobowość czy jestestwo jednostki, człowieka. To coś, co jest główną naszą psychiczną instytucją w nas. O tym się w ogóle nie mówi. A to jest bardzo ważne. Jeżeli człowiekowi zacznie świat nauki, jeżeli świat nauki człowiekowi zacznie mówić o tym, że najważniejsze, najsilniejsze w nim jest właśnie jego ja. Od tego się wychodzi, ale i w to się wchodzi. Wtedy ludzie w rozmyślaniach zaczną nie szukać tych wiadomości, to co powiedziałem na początku. O! No już za dużo o tym mówię, już następny niech idzie. Bez przemyślenia, bez uporządkowania. Szukamy wszystko, co na zewnątrz. Nie pozwalają nam wchodzić w nasze wnętrze. Tam, gdzie jest nasz dom, gdzie jestem ja. Tylko tam znajdziemy prawdę o sobie. Tylko tam znajdziemy prawdę, że ten gość był w krzakach i siedział. Tam to wszystko można poczytać. W jakiś sposób nasze wnętrze jest też jak internet. Internet biologiczny. Zapis. Nie myślmy, że my stworzyliśmy internet jako coś niezwykłego. Internet jest odwzorowaniem nas, jak działamy my. Oczywiście my działamy doskonalej, a najgorsze jest to, że mimo że doskonale nie zdajemy sobie kompletnie z tego sprawy, bo nikt nam o tym nie mówi. Zastanów się tylko nad jedną rzeczą. Ja niedawno, jadąc skądś, i to co ciekawe w Radio Maryja, wyobraźcie sobie, że w Radio Maryja został zaproszony fizyk kwantowy. Ja pierdzielę. Ja w trakcie tego włączyłem i... No niemożliwe. Fizyk kwantowy. Tak zajebiście facet mówił, że dojechałem do domu, to była noc. Słuchajcie, pół godziny siedziałem przy garażu w samochodzie i mówię, nie odejdę, dopóki facet nie przestanie gadać. Niezwykłe. Wiecie, do jakiego wniosku doszedłem? Czegoś bardzo niesamowitego. Fizyka zawsze. Fizyka i matematyka to były dwie kureskie nauki, które zaryj realizm. No nie ma mowy o jakichś gdybaniach w fizyce, nie ma mowy o gdybaniach w matematyce. Tu zaryj, prawda, i nie ma innej opcji. Zgadza się? A oto stało się coś niesamowitego, że Newton by się w grobie przekręcił. A może się i przekręcił. Słuchajcie. Oto fizyka zatoczyła tak wielkie koło, że wpadła w otchłań tak zwanej fizyki kwantowej. Wiecie, jak słuchałem tego, w Radio Maryja, tego fizyka kwantowego? W którymś momencie mówię, chwilę. Kurwa mać, te rzeczy, które on mówi, pokazują jedno, że fizyka kwantowa jest kompletnie odwrotnością realnej, rzeczywistej fizyki. Że fizyka kwantowa jest
filozofią fizyki. W pewnym sensie. Tak cholernie niepewną, umowną i w wielu możliwościach, że tam nie ma nic pewnego. Ja pierdolę se myślę. Chwileczkę. To ani Newton nie miał racji, a nawet okazuje się, że zaczyna się okazywać, że Einstein nie do końca miał rację. Ta fizyka kwantowa to jest fizyka wyobraźni. Ale realna! Bo jest działem nauki. Otóż ja myślę, że oto powstał nie tak dawno dział naukowy, nazywa się fizyka kwantowa, który jest piękną drogą do odkrycia Pana Boga. Jaki ten Bóg będzie, to nas może bardzo zaskoczyć. Ale chociażby to, co ja tu dzisiaj powiedziałem o możliwości, zrzecz, czucia, a kończąc na tej fizyce kwantowej, żebyśmy sobie wszyscy uświadomili, że nauka, a już fizyka kwantowa, to jest jak magia. To jest jak Harry Potter. To jest jak coś z krainy magii. Fizyka kwantowa, fizycy kwantowi bardzo często określają coś superpunktem. Bo tak naprawdę działanie może być domniemane w różnych możliwościach. Na przykład, nie wiem, powiedzmy takie zagadnienie jak, ja to oczywiście powiem nie fachowo, ale świadomość. Mamy lewy i prawy but, wkładamy je do osobnych kartonów, wyrzucamy w przestrzeń. Jeden leci w jednym kierunku, drugi w drugim i tam ileś milionów lat świetnych są od siebie oddalone i teraz jest element. Mamy działanie. Mamy lewy i prawy but, ale po spakowaniu w karton i pomieszaniu ich nie wiemy, który jest lewy, który prawy. Okazuje się, że według obliczeń fizyki kwantowej każdy but może być i lewy, i prawy, dopóki tego nie sprawdzimy. Jest to matematycznie uzasadnione i fizycznie. Okazuje się jedno, że to wcale nie jest prawdą, że pan, który siedział w krzakach miesiąc czasu nieżywy, 800 metrów od swojego domu, na łące, prawdopodobnie jak miał 5 dzieci, to słyszał, jak nieraz może biegały po tej wsi, hulały czy w piłkę grały, bo to było jeszcze końcówka lata. Jako martwy. A może on żyje? Dalej? Tylko my, w naszym wymiarze, tych wymiarów może być nieskończenie dużo. Ktoś powie, Jackowski się zagalopował, wchodzi fantazja. Nie! To fizycy kwantowi, drodzy Państwo, się zagalopowali i mówią, że w formie niewiadomej, w przestrzeni kosmicznej, każdy z tych butów, dopóki tego nie sprawdzimy, może być lewy i prawy. I fizycznie jest to możliwe. To co wy mi gadacie, że ja gadam głupoty, skoro fizycy kwantowi to udowadniają. Chociażby jeżeli chodzi o buty. Więc... O, może inaczej. Nie, dobrze. Zostawmy to tak, jak jest. Ten, kto odbiera swoją rzeczywistość jako oczywistą... A, jeszcze inaczej. Wielu światłych celebrytów telewizyjnych, którzy przez pomyłkę mniemają często, że są mądrzy, nie obrażając ich, ale mądrość to bardzo odpowiedzialna kwestia w człowieku. Ja też nie jestem mądry, żeby było jasne. Mówi, że wiara to w ogóle próżnienia religijne, wojna religijna na świecie. Otóż, ja już kończę. Otóż, drodzy telewizyjni celebryci, którzy się tak często naigrywacie z wiary, wiecie, że wasza niewiara jest też wiarą? Bo, wybaczcie mi, żeby obalić dogmat, musi być udowodniona forma, treść, musi być dowód. Nie powinniśmy wierzyć, może inaczej, nie powinniśmy nigdy obrażać Boga i tworzyć z Niego monarchę. Cały problem na tym świecie jest taki, że nauka zaspała, jeżeli chodzi właśnie o próbę odpowiedzi na temat naszej egzystencji, bytu,
istnienia. I to nie to, że tego się nie da wyjaśnić. Są działy filozofii, są działy nauki, medycyny, biomedycyny, matematyki, fizyki kwantowej. Przecież nauka nie jest bezbronna względem pytania o egzystencję w ogóle bytu. Nie tylko człowieka, jaszczurek, dinozaurów, które były. Dlaczego to jest? I nie można tego rozpatrywać w formie tylko cielesnej, materialnej. Skoro w naturze energia występuje dokładnie tak samo jak materia, a właściwie materia jest energią, to znaczy, że tylko jest energia. Więc skoro istnieje energia, nie możemy twierdzić, że jeżeli materia przestanie funkcjonować biologicznie, to nie ma tej energii. Po prostu to są bardzo ważne rzeczy, jesteśmy skazani na wiarę. Najgorsze jest to, że jeżeli tacy ludzie puści, którzy będą nam mówili, że nie ma nic i coraz więcej ludzi będzie im w to wierzyło, to jest niebezpieczne, bo wtedy właśnie zaczniemy być względem w tego, co sobie ubzduramy w głowach, w co będziemy niby wierzyć, w jakieś dogmaty, to te dogmaty zaczną być niebezpieczne dla nas i dla ludzi wokoło. Mamy tutaj różne historie, na przykład ze słowem Allah, chociaż ja tych ludzi bardzo rozumiem, zaznaczam, ja nie popieram terroryzmu, ale tych ludzi bardzo rozumiem z tego względu, że uważam, że ci ludzie są regionalnie tam bardzo gnębieni od wielu lat, chociażby Strefa Gazy. I ci ludzie mają prawo mieć w sobie nienawiść. My to nazywamy partyzantką. Wiecie, poczytajcie sobie, jeżeli istnieją gazety za czasów Hitlera, jak Hitler był w czasach świetności, a my nie. I jak powiedzmy w Warszawie jacyś powstańcy, czy powiedzmy o, wysadzili jakieś kino, w którym hitlerowcy oglądali film. Jak tam pisało? Terroryści z okupowanej Polski zabili kilkoro tak mądrych żołnierzy. Terroryści. Wtedy byliśmy terrorystami. Teraz też widzimy wszędzie terrorystów. Pytanie jest tylko jedno. Jeżeli ucieka skądś tyle milionów ludzi, to co tam się dzieje? Pokazują nam, co tam się dzieje? Jakiś samolot pokażą, że leci i jakąś bombę zrzucił. Może niech pokażą dokładnie, co tam się dzieje. Tak jak pokazywali na Ukrainie, co się dzieje, bo to było w interesie. Żyjemy w gównianej demokracji, ale o tym za chwilę.